Cześć, dzisiaj pogadamy o tym, jak ChatGPT określa, co to jest duch. Korzystając z możliwości generowania tekstu przez czat i myślenia jak robot, chciałbym, żeby właśnie on określił, co to jest duch i spróbujemy dociec głębiej, co to jest duch. Więc na początek zapytałem go, daj mi opis ducha w max dwóch zdaniach. I to zrobiłem z powodu tego, że kolejne pytania będą bardziej dokładne, czy też dwa razy dokładniejsze, żeby było widać, jak czat próbuje zaspokoić moje pytanie jego dokładną i ciekawą na pewno odpowiedzią. Czat odpowiada tak. Duch to nieuchwytna istota pozbawiona ciała, często utożsamiana z energią lub duszą, zdolną manifestować się w różnych formach, mającą wpływ na świat materialny lub ludzkie życie. Jego istnienie jest często otaczaną tajemnicą i wierzeniami związanymi z nadprzyrodzonymi zjawiskami. Zadając mu kolejne pytanie, trzymając się reguł, że max dwa zdania, opisz dokładniej ducha. I on opowiada tak. Duch to abstrakcyjna, nieuchwytna istota, pozbawiona fizycznego ciała, często kojarzona z energią lub świadomością, obecna w wielu kulturach jak byt nadprzyrodzony, zdolny wpływać na świat materialny. W wierzeniach ludzkich często wypisuje się mu cechy związane ze zjawiskami paranormalnymi, komunikacją ze zmarłymi lub oddziaływaniem na życie ludzkie. Pytając go dalej, opisz ducha dwa razy mistyczniej, czyli próbujemy tutaj wyciągnąć od niego jakiś odcień tego opisu, bo możemy też napisać, żeby bardziej pisał humorystycznie w coś w stylu i on nam wypluje taki tekst. A teraz, jeśli pytam go dwa razy mistyczniej, to on odpowiada tak. Duch, mistyczna bytność bez materialnej postaci, jest węzłem pomiędzy światem fizycznym a duchowym. Nosicielem tajemniczych sił i znaków, które prowadzą do głębszego zrozumienia rzeczywistości. Jego obecność budzi uczucie tajemniczości i transcendencji, stanowiąc mistyczny element większej rzeczywistości, która wykracza poza nasze rzymskie pojęcie. Poza nasze ziemskie pojęcie napisał, a nie rzymskie. No i że mam mało, to pytam go dalej, a teraz dwa razy mroczniej. Jan odpisuje tak. Duch w wymiarze mrocznym to nieuchronna cień, no dziwnie tu napisał, płynący za światów, przenikający rzeczywistość, zimną energią niepokoju, zwiastujący nieznane i budujący lęk przed ukrytymi potęgami. Jego obecność tkwi w zjawisku nadprzyrodzonych, prowadzących doświadczenie mistycznego niepokoju i zagubienia w mrocznych zakamarkach ducha. No bardzo ciekawie tutaj coś kombinuje, no ale wiadomo, że to on już jakoś odpływa, no ale spróbujmy jeszcze raz, dwa razy mroczniej. I tutaj, gdy go zapytałem jeszcze dwa razy mroczniej, on się już rozpisał na więcej tekstu, no ale przeczytajmy. Duch w mrocznej wizji to bezcielesna entropia niosąca za sobą atmosferę złowrogiej rozpaczy i nieokiełznanej siły zła, czającej się w cieniach i żerujących na ludzkich lękach. Jego obecność tkwi w zgniłych korzeniach nadnaturalnej, przerażającej egzystencji, wywołującej koszmary i podkładającej podwaliny pod najgłębsze mroki ludzkiej duszy. Duch mroku, opływający w czarnym płaszczu nieuchronności, jest cichym szeptem w ciemnościach płynących przez granice pomiędzy światłami, rozsiewającymi zepsucie i nihilistyczną nieobliczalność. Jego istotą tkwi w nieobrażalnych cierpieniach i bezkresnej pustce, powołując widmo upadku i zatracenia w obliczu nieuchronnego końca. No wow, już piszę w takim tekście, taką polszczyzną, że tak naprawdę mi jest ciężko się w tym połapać i że dobrze to przeczytać w ogóle. No i że mamy jeszcze mało, język jeszcze się nie połamał, no to pytam go jeszcze dwa razy mroczniej. No i on odpowiada tym tekstem. Duch w mrocznej symfonii to przerażająca harmonia niewidzialnych nieszczęść, krążący między wymiarami,
ze zgniłym smutkiem i nienasyconą żądzą zemsty. Jego obecność przypomina odcisk czarnej plagi, ciągnącej za sobą czeluście rozpaczy i bezwzględnej destrukcji, zatapiając świat w głębinach nigdy nie przebytej mroczności. Duch mroku, ubrany w zasłonę niepokonującej nicości, to nieuchronny cień, wplatający się w marzenia, rozkrywając je, rozrywając je na strzępy nieodwracalnej rozpaczy. Jego egzystencja jest zlepkiem zgnilizny, kształtującym rzeczywistość w opowieść o upadku i zatraceniu, gdzie każda z jego zimnych dotknięć rysuje kontury nieodgadnionego koszmaru. Tu już chyba faktycznie tak pisze jak maszyna, bo ja naprawdę mi się to w oczach w ogóle mieni. Nie wiem, czy ten tekst jest tak mały, czy tak skomplikowany, ale po prostu wow już, nie? No i dajmy mu jeszcze raz, dwa razy mroczniej. Jestem ciekaw, i to już będzie ostatnie, bo naprawdę to jest, już mnie język boli od próby przeczytania tego tekstu, który wcześniej, no, nie jest taki spotykany, prawda? I teraz czat odpowiada tak. Duch zatopiony w mroku to nihilistyczna esencja niosąca ze sobą lodowatą zimę, niezdolną do roztopienia, zaciemniającą niebo morzem bezdusznych cieni i wywołująca echo przerażającego huku niczym mroczna symfonia zagłady. Jego obecność to martwa cisza przed burzą, w której ślady niepokojących szeptów przedstawiają najgłębsze zakamarki zepsucia. Duch mroku, wklejony w opowieść o upadku, jest krwawiącą raną w tkance rzeczywistości, otaczającą się jak czarna fala, niszcząca wszelką nadzieję i pozostawiająca za sobą pustkę, gdzie czas płynie w zwalczającym nadzieję rytmie. Jego byt to nieuchronna obława w polu zasianym chaosem, ściągające upadające dusze w stronę mrocznej, bezgranicznej otchłani. I podsumowując ten cały wywód, pytałem czata o opis ducha i zapytając go, żeby to mroczniej napisał, żeby to było jakieś bardziej ekscytujące, on odjeżdża w jakąś taką dziwną swoją stronę, gdzie opisuje jakiś byt czy coś w tym stylu, ale w taki sposób, że czuję, że to odjeżdża w ogóle od tego, co chciałem. Aczkolwiek, wiadomo, nikt nie wie, jak duch wygląda, znaczy niektórzy mówią, że widzieli, ale tutaj nie ma powiedziane, że na bazie danych zeznań czy coś takiego, tylko on próbuje sam wygenerować tekst, który według niego jest najtrafniejszym sposobem opisania tego ducha, tego zjawiska. Także dziękuję bardzo, napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie, może się wam spodobało moje dukanie, ale też zapraszam na czata i z nim porozmawianie o różnych rzeczach, żeby wam coś opisał i sami zobaczycie, jak on to fajnie generuje.